No, witamy kochani, no więc w dzisiejszym etapie, tak jak planowaliśmy, dotarliśmy do Ekenas w takiej prostej linii 10 mil. No niestety my prostej linii nie mieliśmy, bo tak jak przewidywaliśmy, wiatr się wzmagał, no troszeczkę nawet nasze przewidywania poszły w niwecz, bo myśleliśmy, że będziemy wcześniej, że zdążymy przed tym silniejszym wiatrem. No nie zdążyliśmy, złapał nas na wodzie jeszcze, więc końcówkę mieliśmy taką troszkę, w sumie no dobrej jazdy, no bo trochę wreszcie zaczęliśmy jechać. A tak to takie no piłowanie pod wiatr cały czas i pod fale generalnie. No i zrobiło się z 10-20. Także tam około 10 chyba halsów zrobiliśmy przez Kalmar Sund. Także żeglowania dzisiaj mieliśmy sporo. No, dobrze, że nie padało. Tak to na pogodę nie można było narzekać, no bo tam trochę słońca, trochę chmurek, nie było źle. No tu weszliśmy. Pan Bosman tutaj nam pomógł, pokazał gdzie. Później przyjął opłaty od nas. No, okazało się, że można tutaj zapłacić kartą. I mamy prąd, mamy prysznic, mamy umywaleczkę, kibeleczek, no wszystko. Także jest ok. Opłata tutaj wyniosła 220 koron razem z prądem, to znaczy 180 koron kosztuje postój i 40 koron prąd. No to na tyle. No, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, następne bardzo niepewne, nie wiemy co będzie, bo prognozy są straszne. To znaczy tak, wiatr cały czas z południa w mordę i do tego sztormowy generalnie. 6-7 cały czas, nawet tutaj właśnie ten bosman nam mówił, że się pytał na ile, no to ja mówiłem, że jeden dzień, no to że jutro tak 6 co najmniej jest przewidywane i no, zdziwiony był, czy to mówiłem, że jak będzie silny wiatr, no to zostaniemy na pewno. Także nie wiadomo kiedy stąd wypłyniemy, ale to no, nie z lenistwa, tylko niestety nie będziemy się pchali na... Bo siła wiatru może nie tyle nas przeraża, co niestety ten kierunek. Bo tutaj się robi fala, tak, i taka no niesympatyczna i niezbyt dobra dla naszej łódki. Nasza łódeczka źle zachowuje, źle znosi taką falę krótką, stromą i po prostu no... Ostro na wiatr, nie idziemy prawie w ogóle, zatrzymujemy się, także a takie chodzenie i wracanie się, no to bez sensu jest, to lepiej stać. Także do zobaczenia, następny, no jak się ruszę, to bo jak tu będziemy stali, no to nie ma o czym tam, dzisiaj byliśmy na spacerze, więc już to